Tak, jasne. Jestem Kamil z Bóg Strategii, jestem na tym liderem zarządzania SEO i chciałbym troszeczkę Was pomęczyć, przeczołgać po niemiecku. Nie wszyscy możliwe ten język, aczkolwiek ja trochę tam jeszcze mieszkałem, później się nie służbowo, więc dlatego też tak chwilkę o tym pogadamy. Dobra, na to o czym gadać nie będę, o nagłówkach, tytułach, bo to jest nudne, to wszyscy robią w każdym kraju, bardziej o wyzwaniach społecznych tak naprawdę. O tym, że potrzebna domena niemiecka, nie będę gadać o tym, bo trzeba mieć tą domenę i to wszystko. I trzeba mieć w agencji niemieckiej, niekoniecznie wystarczy dobrze znać to z rynki Niemczech tak naprawdę, konkretne lana. Troszeczkę teorii, dlaczego to mówię, ponieważ wiadomo, Google jest ważny, prawda, wszyscy widzimy, ile to da, ma procent, prawda, jak wygląda, prawda, desktop i mobile, i ten cały czas, prawda, że mobile w Niemczech przegrywa. Ten sen nam wskazuje wymianę eksportową z Polski do Niemiec, dlatego też warto zwrócić uwagę na przedsiębiorców przede wszystkim, żeby zwracali uwagę na Niemcy, nie tylko na Stany czy na UK, bo tam po prostu technicznie wymiany eksportowej jest mało, głównie Niemcy tak naprawdę. Tutaj mamy screenshot pokazujący przyrost w miliardach euro, jak rośnie rynek e-commerce do stycznia tego roku, 2013. Ja też widzimy, prawda, że jak to drastycznie są kwoty, prawda, od teraz do stycznia 9,1%. Jak to jest do SEO w Niemczech? Przede wszystkim język. Jest ważne to, żeby język był czysty. Niemcy nie lubią, kiedy próbuje się cisnąć kit, kiedy język jest pochodną translacji, tego typu już ustrojstw, prawda, żeby to nie było, język nie był tłumaczony przez jakieś narzędzia, cytatory, transpory. Po prostu, żeby zwracać uwagę na pewność językową. Jeśli tego nie ma, żaden Niemiec nie pójdzie nam na pracę biznesową. To nam pokazuje, mimo wszystko, że w Niemczech są różnice w języku. Pokazuje nam, jak są po prostu dialektów językowych. Ja mieszkałem sobie przez ten okres pod Berlinem, później jeżdżąc do pracy pod Frankfurt am Main. Zdarzało się pewnego fajnego dnia, kojarzyłem też jakiś Oktoberfest. To mi później dziwnie wyglądało, dogadując się z Bałaszczykami. Dramat po prostu. Więc warto też zwrócić uwagę, czy mamy konkretną branżę, bierzemy ten konkretny rynek w samych Niemczech, bo jest różnica tak naprawdę, to sobie komunikacji. Inni są Niemcy na terenie północnej Westfalii, czy Palatynacie, czy gdzieś indziej jeszcze. To jest podobny, prawda, podział na regiony. Niemcy są bardzo powiązani do regionów, prawda, mieszkam, zupełnie biznesy w regionie, czy to Bochum, czy Bielefeldu, Wolfsburga, są bardzo skupieni w swoich regionach, więc nie będą się za bardzo też pracować, prawda, firmami, które są w innych regionach, tak naprawdę. Na co zwracać uwagę trochę na tym kontentu. Niemcy są bardzo przyzwyczajeni, żeby kontent był bardzo wyczerpujący, był długi, ale też, prawda, żeby tekst był jakiś jakkolwiek do przeczytania, żeby to nie było 30 tysięcy, 40 tysięcy znaków, tylko prawda, żeby tekstu było dosyć dużo. To w tym mobile znacznie inaczej. Niemcy może doczytają do końca, ale będą to określać, więc warto też tworzyć, prawda, zwijalność i na elementy mogą sobie rozwoju przeczytać cały tekst do końca. Słownictwo. Wszyscy wiemy, że Niemcy mają bardzo długie wyrazy. Składowe są niekiedy po prostu dramatyczne. Warto też zauważyć to, że jeden wyraz, lapszur, ufał, często Niemcy piszą w różny sposób. I to jest to samo słowo mimo wszystko, więc warto zwrócić uwagę, optymalizując serwis pod Niemcy, na rynek niemiecki dla tamtych klientów, warto zwrócić uwagę obszerność modyfikacji jednego słowa. No bo prawda, z angielską jedno słowo, bo w Niemczech mamy cztery. Też to zwrócić uwagę pod kątem składowych, prawda? Kiedy możemy dać z myślnikami, z przerwami, bez przerw. Warto to przy okazji, że nie trzymają słowa angielskiego przy okazji, więc też warto zwrócić pod tym uwagę. Jak pracować z klienta? Byłam tutaj w Niemczech. Prawda, widząc poprzedni stream, prawda, kim słowa są długie, więc standard jest normalny przy okazji. Ale przy okazji muszę też zwrócić uwagę, że prawda, każda razowo 70% ponad zapytań do przykładki niemieckim Google jest wyszukiwarki z podpytaniami Goptaila. Więc też warto na to uwagę, żeby nie było fraz krótkich takich zbitków, tylko po to, żeby frazy maksymalnie były rozbijane, zresztą uświadamiać frazy stuznakowe na przykład, więc też warto wziąć pod uwagę. Linki, jak przede wszystkim w sklepie kluczek. To, co z niemieckim dla synagogami. Jedna z podstawowych metod współpracy na tamtejszym rynku. Nie ma na bardzo skutecznej metody, tylko współpraca z modelem i dogadywania się wszystko z nimi. Nie jest prawda, na siłę wciskanie podalników, stopka, w komentarzach jakkolwiek. Sponsorowany artykuł z branżowych, lokalnych typu niemieckich. To, co powiedziałem wcześniej, prawda? Niemcy są bardzo lokalni. Też warto zwrócić uwagę na to, żeby tego typu informacje było zarówno w mediach ogólnoniemieckich, jak i lokalnych.
Oczywistość, to miejsca biznesowe, tam gdzie są w top 10, warto szukać swoje miejsce. Partnerzy biznesowi, w Polsce bardzo niedbany temat, bo rzadko kto chce siedzieć z linkami w topkach czy w innych czystnikach serwisu. Tam większość podjęła bardziej chętnie dzielą się linkami, w ogóle ogólnie w serwisie. Social media też. Tzw. PUF. PUF to jest tego możliwość dla studentów, nie tylko w Niemczech, ale też w innych krajach, bardzo rozpowszechniona obecnie, gdzie można naprawdę poprzez publikacje podczepione pod serwisy dotyczące, powiedzmy, uniwersytetów, placówek naukowych, przepraszam. Też można te linki dostawać dzięki temu, że dodajemy prawda, granty studentom, dzięki temu jest możliwość pozyskania linków. Forezuela, nie ma PNG, sorry. Fora są bardzo dobrym wnioską momentem wchodzenia tam w rynek, aczkolwiek bardzo ciężki. Jest bardzo wysoki próg wejść w dobre fora, mimo wszystko. Dlatego też, jeśli to robimy, to bardzo z uwagą. SWL w zasadzie Niemczech nie istnieją. Nie spotkałem się, żeby dobry SWL obecnie w Niemczech działał. Jeśli nawet prawda, często ktoś prosi na to, raporty linków, to ja się wstydzę, że są takie raporty, więc ten skit nie korzystam z tego. Social media też pokazałem, jak wygląda w zeszłym roku polska otwarta platforma social media w Niemczech. Jak widzimy tutaj YouTube na początku, WhatsApp, Facebook, etc. Ale z czego ogólnie się korzysta pod SEO? To jest Facebook, Twitter i Xing. Dwa pierwsze znane, ten ostatni do końca. To jest niemieckie słowo LinkedIna tak naprawdę. Gdzie można to w fajny sposób się dzielić linkami, podawać znakami o własnym serwisie. Różnice więc są w Polsce i w Niemczech. Co warto robić? Naprawdę, powiedziałem wcześniej, koncentracja na samej treści. Niemcy lubią konsumować treść, dobrej jakości i są długie, to dobrze. Bo Niemcy traktują na przykład własne strony internetowe jako wizytówkę. Jeśli nie ma dobrej treści, niezduplikowanej, wszystko powinno być ok, prawda? Treść powinna być jakościowa, ale wreszcie pozycja to, nasz własny biznes, jak to wszystko wygląda. Jeśli tego nie będzie, w fanpage'ze, jeśli tej treści jest minimalna, jeśli często są tego też nas napają, mówi się problem, prawda? No bo Niemcy rzadko kiedy ufają serwisom, wtedy treści naprawdę jest bardzo mało. Mocne linki wskazane wcześniej, prawda? Przede wszystkim lokalne i ustawiające na brand, adresy własnego środowiska oraz, prawda, różnic w samym języku. To wskazany wcześniej przykład, jak można jeden wyraz przedstawić w inny sposób, prawda? Znaki graficzne. Bardzo istotne jest to, żeby optymalizować serwis zarówno bez znaków i z znakami. Są to różne często przykładności i warto brać pod uwagę optymalizację pod jednym kątem i drugim. I pan wcześniej do kanał składowy, program językowa, bez tego nawet żaden sensowny biznes w Niemczech sam nie będzie współpracować. Różnice w samych usługach, to dostrzeżenia prawne. W Niemczech to często są nieco inne dostrzeżenia prawne niż w Polsce. Prawda, mamy tam tak zwane elementy budowy serwisu, które muszą posługić. Tam impresum jest takim elementem, gdzie muszą być wszystkie dane bardzo szczegółowo wzięte z tamtego KRS i własnego w Niemczech. Uwaga, przy wydaniach słowych. Ciężko też pracować z biznesem w Niemczech bez podawania konkretnych danych opartych na naprawdę szczegółowe raporty. Niemcy to zdania jakości cen. Niemcy są bardzo pewni, zobaczcie, to bardzo dużo usługi dobrej jakości i się tak bardzo nie przyniosą ceny, co ja nie wiem, to bardzo znacznie wyższe niż to mi się wydaje. Zapisy mają do domu. Jak często wam się zdarzyło w agencji SEO, żeby was klient prosił o coś, co wykracza za waszą kompetencję albo możliwość współpracy? Właśnie. Tam tego nie ma najczęściej. Oni się bardzo często swoją dodają, że coś jest w umowie, to tak to wygląda, jak to działa. Z czego się nie ma? Nie spotkałem się z sytuacją taką, żeby ktoś o coś takiego prosił w ogóle. Na przykład nie, dodanie jakiegoś widgetu na stronie czy cokolwiek. Zaufanie partnerów biznesowych to jest jeden z podstawowych elementów. Ale Niemcy bardzo często na swoich stronach podobnych mają masę elementów, te trzy podobne z boku, które pokazują, że do czegoś się należy, bo mają zaufanie, prawda, mają opinię, rejdziki, inne problemy, wskazują tej oceny. I wszelkie możliwe różnice kulturowe. Nie da rady tak naprawdę pracować z Niemcami nie znając ich, a nie trzeba ich poznać przy okazji i rozumieć teraz, jak oni myślą, czy nieco inaczej niż my. Są to dbano, prawda, są terminowi, są bardzo terminowi. Ja pracowałem z Niemcami, którzy byli terminowi, i nie powinni chcieli pracować z nami na takiej zasadzie, ok, dowiadujemy się, aczkolwiek trzymając cały czas terminów. Konkretność danych nie da rady, jak inaczej z nim pracować, tylko jeszcze dając im bardzo wiarygodne informacje. Bez tego żaden raport miesięczny u nich nie przejdzie. Czas, o wiele są bardziej chętni do czekania na wyniki. Nie spotkałem się z sytuacją taką,
żeby przychodzę do niemieckiego klienta i on mnie pyta się po tygodniu czy miesiącu, gdzie są wyniki. A w Polsce tak się zdarza bardzo często. Korzystanie z własnych zasobów to dotyczy przede wszystkim to, co mamy na własnym miejscu. To jest bardzo powiązane z lokalizacją, z landami. Bardzo chętnie właśnie Niemcy z Palatynatu, czy z Hesji, czy Bawarii, Baden-Württembergi, chętnie korzystają z własnych zasobów niż z innych. Dlatego musimy bardzo dbać o to, żeby zadbać o znajomość ich kultury i tego, jak oni działają. Główne narzędzia, jakie są używane w Niemczech, pod SEO, w Polsce nie są nieużywane. Sistrix jest takim odpowiednikiem polskiego Semuto. Też Mistrixa pewnie jest na każdy chyba. Mixer School sobie też. A Rety to jest też taki odpowiednik, prawda, połączenie kompanii z SemStorm, a prawda, z Semuto mimo wszystko. A ContentBerg narzędzie współpracy z kontentowcami. Na coś powinien sobie poszli przedsiębiorcy? Hajs, kasa. Trzeba będzie mieć kasy na wiele rzeczy, znaczy bardziej konwencyjnych. Dlatego też, że Niemcy ten kroją swoje własne agencje niż nasze polskie. Trzeba prawdopodobnie patrzeć na pod kątem pieniędzy, nie pod kątem złotych, tylko euro. Koszty publikacji w serwisach liczone nie w stówce czy dwustówkach, tylko w kilku tysiącach euro najczęściej. Inwestycje od on-site'u, content. Często też bardzo trzeba bezwieczne, dobre jakości treści pod kątem prawdopodobnie języka niemieckiego i popularności. I z pracą fundamentalnymi, treści nie za. I tak jeszcze na mały koniec, bo w wniosku bardzo rzadko się o tym mówi generalnie na konferencjach, że w Amazonie też jest SEO może być zrealizowana. Dlaczego Amazon? Ponieważ wiem, że jest ulubiony język niemiecki. Tam 57% użytkowników w Niemczech ufa z Amazonowi. eBay, Zalando to jest po prostu dramat na po prostu. Też to dla przychody. W 2017 roku Amazon zarobił 8 razy więcej niż Zalando, prawda? Więc przepraszam, jest kolosalna. Więc dlatego też warto chcieć inwestować w ten rynek, ponieważ tam są pieniądze realne. I różnice między Google a Amazonem jeszcze, jakie są? Pierwsza strona, to w zasadzie to się nie różni, dlatego że pierwsza strona w Google a w Amazonie to jest top 10, top 16, taka jest różnica. Dlatego też, prawda, możemy zauważyć, że jest więcej możliwości zarobienia tego o tym obszarze tak naprawdę. I takie inne czynniki, indeks Amazona. Indeks Amazona jest własnym indeksem, indeksem z Google'a, czyli bazuje na własnych danych. Czynniki istotności i wydajności. To są istotności, chodzi głównie o content, prawda, o opisy, bonusy, tego typu informacje. A wydajność to jest czas dostawy, cena, opinie o danym serwisie. Granice danych, prawda? W Google wiadomo, że rozwijać serwisy w nieskończoność, prawda? Można opisać treści na 50 tysięcy znaków, na 10, na 20, etc. No, a zwłaszcza mają konkretny moment informacji, prawda? Musimy skorzystać, prawda, z 200 znaków w Tajku. W Google możemy zrobić, prawda, nawet milion znaków potencjalnie. Tylko wiadomo, że to jest bez sensu, prawda? My mamy to, prawda, na pewno 80 znaków stosujemy się, na przykład w Amazonie jest konkretna granica, tylko przecież nie możemy. Organizacja sprzedaży. W Amazonie nie ma dla Amazona żadnej różnicy to, czy on sprzeda przez direct, prawda, czyli też organic własny, czy przez własny PPC, ponieważ Amazon też ma własnego AdWordsa, tak naprawdę, więc warto zwrócić uwagę na to. Czyli jeżeli wykorzystujemy kanał jednym czy drugim, optymalizacja na twardych danych, prawda, tam nie ma możliwości próbowania jakiegokolwiek kombinowania, tam nie ma sztuczek optymalizacyjnych, które są możliwe w Google, nie wszystko. Wrażenie użytkowników. Jeden silnik rankingowy w Amazonie jest CTR na przykład, albo prawda Bounce Rate, więc to już Amazon jasno powiedział mnie wszystko. Google to, jak wiadomo, labiruje. Linki w Amazonie nie działają w ogóle, więc nie ma sensu rankowania. Google to wiadomo, że to też działa i mają się dobrze. Amazon i tak keywords. Keywordsy działają w Amazonie, wiadomo, że Google nie, nikt tego nie używa. Więc jak dobrze optymalizujemy 200 znaków na keywordce, strona powinna pójść do góry. I to jest więcej przykład, wiem, że z mojego ulubionego języka niemieckiego. Jak wygląda poprawnie, jest skonstruowany dla tytuł. Te skupy są kluczowe, z jego wrazodmianą. Jest dobrze skonstruowany, prawda, też sekcja właśnie keywordsów. Są sekcje keywordsów uzupełnione. Tego nie widać, tego użytkownik nie widzi w kodzie strony. Człowiek, kto jest na backendzie, to robi, prawda, osoba prowadząca produkty do systemu. Grafiki. Google zrobimy, nie zrobimy, są alty, tytuły, etc. W Amazonie są dobre jakości grafiki i wysokie rozdzielczości. Jeśli tego nie ma, serwis raczej będzie w dole.
I dobrze jest, że mam opis serwisu, na to też mam konkretną liczbę znaków, którą warto spełnić. Prawda, mamy możliwość też 5 punktów do uzupełnienia. Też warto z tego skorzystać mimo wszystko. Takie kilka porad dla używania na Amazon Associates, czyli z programem afiliacji na Amazona. Używanie synonimy odmiany są kluczowe, bo też są bardzo istotne. W całym języku niemieckim, jak ja wcześniej powiedziałem, w SEO, Google, jak i w samym Amazonie, jest bardzo istotne. I sama wyszukiwarka Google. Pamiętajmy też taką sytuację, że użytkownicy szukają produktów nie w Amazonie, to jest po prostu z Google'a mimo wszystko. Jeśli to warto mieć też taką optymizowaną stronę pod kątem produktów, wydajności, prawda, jakości, żeby też to możliwość było wyświetlenia samego Google. I czy są kary algorytmiczne w Amazonie? Tak są i są dosyć częste. Głównie osoby prowadzące produkty przypinają na doklejenie adresów URL, to można robić i za to są częste kary. I za podmiany, czy tam dziwne, prawda, reviewsy, ludzie też często sobie je nabijają sztucznie, a może to szybko wychwytuje i tego typu informacje każe. Przechodzę do narzędzia. Kilka wspomnianych, najczęściej korzystam z Strixa, używałem, oraz Sonaro, to jest jedno z najważniejszych narzędzi do optymizacji kluczowych pod kątem Amazona. I dziękuję bardzo.